Naszym gościem jest dzisiaj Mirosław Dębski, dyrektor Domów Czasów Dziecięcego w Głazie. Panie dyrektorze, spotykamy się w kilka miesięcy, kiedy trwacie w tak zwanym zawieszeniu, czyli ta działalność jest praktycznie ograniczona do zera. Tutaj w Domów Czasów Dziecięcych oczywiście biuro funkcjonuje, ale wszystko dookoła, można powiedzieć, wprost stoi, ponieważ nie macie dzieci przez te obostrzenia, które funkcjonują oraz pewnie przez to, że też rodzice boją się wysyłać może dzieci na jakiś zorganizowany wypoczynek. Jak wyglądał ten okres u was właśnie od marca, kiedy ta cała fala i te wszystkie ograniczenia się zaczęły z koronawirusem? To znaczy, Dom Czasów Dziecięcych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Głazie jest jedną z trzech placówek tego typu w Polsce. Drugą placówką jest placówka, która mieści się w województwie mazowieckim. Natomiast trzecią placówką to Dom Czasów Dziecięcych w województwie małopolskim. Jedną z trzech, dlatego że naszym organem prowadzącym jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Owszem, mamy problemy w tym roku z uwagi na to, że jednak nasza działalność jest ściśle związana z ilością dzieci przebywających w naszej placówce. I tak praktycznie rzecz biorąc od marca borykamy się z tym problemem z uwagi na fakt, że w marcu, kiedy mieliśmy zaplanowane zielone szkoły, praktycznie rzecz biorąc nie przyjechało do nas ponad 800 dzieci. Udało nam się wprawdzie zrealizować wakacje, kolonie letnie, oczywiście przy panujących obostrzeniach wtedy. Praktycznie rzecz biorąc mieliśmy, można powiedzieć, nawet prawie 100% obłożenie, co nam przyczyniło się do tego, że oczywiście nasze fundusze troszeczkę się wzmocniły w czasie wakacji. Natomiast po wakacjach, szkoły zostały zamknięte, prawda, już od praktycznie 25 października. Udało nam się zorganizować jeszcze trzy turnusy usprawniające rekreacyjne. Natomiast od 25 października niestety już tkwimy w takim praktycznie stanie jak gdyby zawieszenia, stanie braku działalności. Funkcjonujemy oczywiście, funkcjonuje biuro, funkcjonuje zespół pracowników, którzy są odpowiedzialni za obsługę bieżącą i to praktycznie rzecz biorąc na tyle. Ten ośrodek zawsze tętnił życiem, oczywiście najwięcej w okresie wiosenno-wakacyjnym i zimowym, ale tak jak pan wspomina, te letnie wyjazdy czy jesienne wyjazdy młodzieży w ramach zielonych szkół tutaj stale się odbywały. Na pewno państwu tego brakuje, bo nie tylko chodzi o pieniądze, ale i o, jak pan mówi tutaj, aż czasami nie chce się przychodzić do pustych biur, bo tutaj zawsze ten obiekt tętnił życiem, było radośnie, wesoło, niestety nie ma tego póki co. No cóż, mamy nadzieję, że w roku następnym wszystko się zmieni, że wrócimy do normalności, bo tak praktycznie rzecz biorąc nie tylko my w Głazie, bo wszystkie placówki tego typu w całej Polsce, które są nastawione na działalność rekreacyjną, prawda, uzdrowiskową, czy też działalność hotelową, czy gastronomiczną, mają dzisiaj ten sam problem. No, my do tej pory przyjmowaliśmy około 1700-1800 dzieci w ciągu roku. Jest to naprawdę bardzo duża grupa. No teraz tylko na korytarzach budynku wieje chłód, prawda? I nie ma tego ciepła, nie ma tego wrzasku, nie ma tego zgiełku dziecięcego. Mamy taką nadzieję, że wszystko wróci do normy, że będziemy normalnie funkcjonować. Przeczekamy ten trudny dla nas w tej chwili czas i może będzie dobrze. Jak udało się zorganizować ten wypoczynek letni, ponieważ jak wiemy, panujące obostrzenia, reżim sanitarny wprowadza rygory duże, tak? Jakieś pewnie grupy, czy tutaj takie rzeczy jak maseczki, również odległości wchodziły w grę, czy to troszeczkę inaczej było rozwiązane? To znaczy, wytyczne Ministerstwa Zdrowia, jak również Ministerstwa Edukacji Narodowej nakładały na nas tutaj pewne przemeblowania, powiem tak szczerze, jeśli chodzi o pokoje mieszkalne i tym podobne, z uwagi na to, że nie mogliśmy przyjąć tyle dzieci, ile z reguły przyjmujemy w czasie wakacji, a przyjąć tylko taką grupę, która właśnie zgodnie z tymi obostrzeniami mogła w placówce przebywać. Udało nam się przeprowadzić wspaniale kolonie letnie i tak nie ukrywam, że do końca stycznia bieżącego roku mieliśmy praktycznie wpłatę wszystkich zaliczek tytułem rezerwacji kolonii. Rodzice tak do samego końca nie wiedzieli, jak to będzie. My też zresztą, czy zostaniemy uwolnieni, czy będziemy mogli funkcjonować, czy będziemy mogli te kolonie zorganizować. Udało się. Rodzice też tutaj czuli pewien niepokój, ponieważ sytuacja była dość dynamiczna.
Jedni rodzice rezygnowali z przyjazdu dzieci, drudzy natomiast praktycznie prosili i błagali o miejsce dla tych dzieci na koloniach, ponieważ sądzę, że chyba wszyscy byli już zmęczeni tą izolacją, prawda, kiedy to dzieci przebywały w domach, kiedy nauczanie zdalne przebiegało i tak dalej, i tak dalej. I muszę powiedzieć, że zarówno dzieci były wspaniałe, jeśli chodzi o kolonie, bardzo zadowolone z naszej oferty programowej. No nie ukrywam również, że i rodzice byli bardzo zadowoleni, że dzieci czuły się dobrze, były w bezpiecznych rękach. No, dla nas to było również bardzo istotne, żeby jednak tutaj ośrodek funkcjonował, żeby się coś w ośrodku działo i oczywiście, żeby dzieci od nas wyjechały zadowolone. Nie mieliśmy żadnego przypadku zarażenia. Oczywiście dystans społeczny, na ile było to możliwe w naszych warunkach, tutaj został oczywiście zachowywany. Jeśli chodzi o maseczki, to tak powiem szczerze, różnie to bywało, prawda? Ponieważ no, tak jak dzieci w szkołach, tak i na takich właśnie wyjazdach jak tutaj. Teraz Państwo znowu proponują taką odskocznię, może nawet tylko to dla dzieci, może bardziej z regionu, ponieważ jest to forma półkolonii, które będą się odbywały, a więc ktoś, kto bliżej mieszka, bo no, gdzieś tam z drugiego końca Polski codziennie chyba dziecko nie będzie towarzyszone, więc półkolonie dla regionu na pewno ruszą. To znaczy tak, nie mamy w zasadzie innego wyjścia, bo powiem szczerze, że mamy praktycznie sprzedane wszystkie miejsca na zimowiska, które mieliśmy w tym roku zaplanować, ponieważ my planujemy zawsze 3 turnusy, czyli łącznie 6 tygodni. Okazało się nie tak dawno, że niestety takie ośrodki jak nasze, zresztą nie tylko takie jak nasze, ale wszystkie ośrodki inne organizujące wypoczynek dla dzieci i młodzieży, nie mogą wypoczynku zorganizowanego organizować oprócz wyjazdów sportowych, klubów, prawda, i tak dalej. Więc pomysł się zrodził na szybko, ażeby zorganizować półkolonie dla dzieci szkół podstawowych i nie tylko, no przede wszystkim podstawowych, przepraszam, z uwagi na fakt, że półkolonia może tylko dotyczyć dzieci z klasy od 1 do 4. Taka propozycja się zrodziła. Mamy już kilkanaście osób zapisanych. No myślę, że chyba też najwyższy czas na to, żeby dzieci wyszły z tych swoich pokoików, prawda, żeby wstały od komputerów, żeby oczywiście skorzystały z tej oferty takiej rekreacyjnej, takiej troszkę może sportowej. No my przede wszystkim chcemy organizować zajęcia na świeżym powietrzu, żeby dzieci troszeczkę wyciągnąć się z domów i żeby mogły zaczerpnąć tego świeżego powietrza w takich właśnie warunkach jak u nas. Czy Państwu starczy na przykład no, pieniędzy, zakładając, że macie jakąś tam oczywiście prognozę, swój budżet na bieżące funkcjonowanie oraz no, na wypłaty pracowników? Bo wiemy, że wiele prywatnych podmiotów ma już dzisiaj problem, tak jak restauracje, hotele, z płynnością finansową, z wypłacalnością, z płatnością tak zwanych bieżących rachunków wymagalnych. Czy tutaj u Państwa ta płynność finansowa pozostaje cały czas utrzymana? To znaczy niepubliczne domy w czasach dziecięcych są o tyle niekorzystnej sytuacji, ponieważ są to placówki finansowane w postaci dotacji przekazywanych przez organ dotujący, a mianowicie starostwo powiatowe. W sytuacji takiej, kiedy w naszej placówce nie ma dzieci, nic się nie dzieje, nie ma turnusów, niestety my nie możemy otrzymać dotacji na tak zwanego jednego uczestnika. I to jest dla nas sytuacja bardzo kłopotliwa, z uwagi na to, że no niestety mówiąc szczerze, te finanse też się powolutku już kończą, a jak wiadomo, drugi miesiąc nie otrzymujemy żadnej dotacji, drugi miesiąc musimy sobie jakoś radzić sami, korzystając z naszych ewentualnych jakichś tam funduszy, które mieliśmy przeznaczone na ten czas trudny. No, mamy taką nadzieję, że w nowym roku może nasz ustawodawca zmieni tutaj formę przekazywania tej dotacji, że będziemy mogli być zasilani, tak jak miało to miejsce w czasie wiosennym, kiedy została ustalona pewna kwota średniej jakiejś, powiedzmy, na poziomie roku 2019, gdzie tą dotację, którą otrzymywaliśmy, wystarczała nam na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania obiektu. No powiem tutaj, że Dom Czasów Dziecięcych zatrudnia 23 pracowników, są to pracownicy stali, są to naprawdę duże koszty utrzymania, nie tylko kwestia pracowników, ale całego obiektu. Panie dyrektorze, życzę przede wszystkim przetrwania, wytrwania tych obostrzeń oraz no, aby tutaj znowu zaczęło wszystko tętnić życiem już niebawem. Tą propozycją między innymi są półkolonie, które niebawem mają ruszyć. Naszym gościem był dyrektor Domów Czasów Dziecięcych w Głazie, pan Mirosław Dębski.